zawodzie pracują, pociągają nas do Niego i zachęcają, przedstawiając Jego dobre strony. Ale wybór bardziej od nas niż od nich zależy. Inaczej ma się rzecz z powołaniem do służby Bożej. Wiemy z Ewangelii, że nie apostołowie zgłaszali się do Zbawiciela i ofiarowali Mu swą współpracę, ale On odrywał ich od ich zajęć i krótkiem idź za mną. Przywiązywał na zawsze do swej osoby. Tak powołał dwie pary braci, Andrzeja i Piotra, a potem Jana i Jakuba. Tak powołał Filipa i Lewiego Mateusza. Tak samo musiał powołać innych apostołów, choć nam już tego Ewangelia równie szczegółowo nie opisuje, skoro potem mógł im wszystkim przypomnieć, że nie on jego, ale on ich wybrał. Bóg, Pan Wszechświata, sam wybiera sobie swe sługi. Sam On spośród niezliczonej ilości swych stworzeń rozumnych wybiera te, które sobie upodoba, aby je posłać do swej winnicy i tam zaprząc do pracy, którą im wyznaczy. Dziś nie odbywa się to tak bezpośrednio jak w Starym Testamencie, gdy Bóg powoływał na swą służbę, choć nie wszystkich w charakterze kapłanów, Mojżesza, Aarona, Saula, Dawida, Jeremiasza, Jonasza, lub nawet jak w Nowym Testamencie, kiedy Zbawiciel sam wybierał swych apostołów, nie czekając, aż się oni do Niego zgłoszą. Ale i dziś w gruncie stosunek kapłana do jego powołania został ten sam, co i w tamtych odległych czasach. I dziś nie straciły nic ze swej mocy słowa świętego Pawła z listu do Żydów. Niech nikt nie poważa się brać tej godności, jeno kto jest wezwan od Boga jak Aaron. I tu jest przypis, który przeczytam. Przyjrzymy się dokładniej temu procesowi wewnętrznemu, zwanemu powołaniem kapłańskim, w tej formie, w jakiej on dziś w ogromnej większości wypadków się przejawia. Zobaczymy w świetle nauki Kościoła, bo Kościół właśnie w ostatnich czasach dał nam w tej sprawie kilka bardzo cennych wskazówek. I tu jest wskazanie na ten przypis. Ten przypis to są akta apostolika Sedis, z 1912 roku, wskazane parametry tego zapisu. Powodem do powyższej enuncjacji stała się książka księdza kanonika Lachiton, La Vocation Sacerdotale z 1909 roku, która wywołała zasadniczą dyskusję nad istotą powołania kapłańskiego. Pius X polecił komisji złożonej z kilku kardynałów zbadać poruszone zagadnienie, a następnie wyniki ich narad, ujęte w 3 punkty, zatwierdził swą powagą w dniu 26 czerwca 1912 roku. Punkty te brzmią, jak następuje. Pierwszy. Uprzednio do wolnego wyboru ze strony biskupa nikt nie ma żadnego prawa do święceń kapłańskich. Uprzednio do wolnego wyboru ze strony biskupa nikt nie ma żadnego prawa do święceń kapłańskich. 2. Ze strony kandydata do stanu duchownego warunkiem do święceń, zwanym powołaniem kapłańskim, nie jest wcale albo przynajmniej, nie jest koniecznie w zwykłym biegu rzeczy jakiś pociąg wewnętrzny lub natchnienie Ducha Świętego, które by go skłaniały do kapłaństwa. 2. Ze strony kandydata do stanu duchownego warunkiem do święceń zwanym powołaniem kapłańskim nie jest wcale albo przynajmniej nie jest koniecznie w zwykłym biegu rzeczy jakiś pociąg wewnętrzny lub natchnienie Ducha Świętego, które by go skłaniały do kapłaństwa. 3. Przeciwnie, niczego więcej nie wymaga się od niego, czyli kandydata do kapłaństwa,
do tego, aby mógł być przez biskupa powołanym, jak tylko czystej intencji wraz z odpowiednimi zdolnościami, zarówno w porządku nadprzyrodzonym, jak i przyrodzonym, potwierdzonymi przekładnym życiem i dostateczną wiedzą, na mocy czego można by było mieć uzasadnioną nadzieję, że zadania i obowiązki życia kapłańskiego spełniać będzie sumiennie i świątobliwie. Wracam do tekstu, to był przypis. Przyjrzyjmy się dokładniej temu procesowi wewnętrznemu zwanemu powołaniem kapłańskim w tej formie, w jakiej on dziś w ogromnej większości wypadków się przejawia. Zobaczymy w świetle nauki Kościoła, bo Kościół właśnie w ostatnich czasach dał nam w tej sprawie kilka bardzo cennych wskazówek. I to był te, które przeczytałem. Że jest to proces dość złożony, na który składają się różne czynniki i którego prawidłowy rozwój i ostateczne powodzenie od harmonijnego współdziałania tych czynników zależy. W ogólnym zarysie dadzą się one do dwóch sprowadzić, a są nimi: głos Kościoła powołujący młodego wybrańca do szeregu sług ołtarza, a ze strony samego młodego człowieka chęć poświęcenia się tej służbie. Pierwszy jest ważniejszy. Głos Kościoła powołujący młodego wybrańca do szeregu sług ołtarza. Pierwszy jest ważniejszy, gdyż decydujący bez niego księdzem zostać nie można, nawet gdyby się chęci miało jak najlepsze. Drugi jednak, czyli ta chęć poświęcenia się tej służbie, drugi jednak jest nie mniej konieczny. Kościół bowiem nikogo nie zniewala, aby został księdzem pomimo swej woli. Że jednak ten drugi czynnik zwykle występuje pierwej i że to on zwraca uwagę władzy kościelnej na kandydatów do stanu duchownego, przeto od niego zaczniemy. I na tym kończę dzisiejszą lekturę o powołaniu z książki ojca Woronieckiego, Jacka Woronieckiego, dominikanina, Królewskie Kapłaństwo i do powiedzenia do czcigodnych wiernych. Kiedy mówimy, ma powołanie do, jest z powołania lekarzem, jest z powołania nauczycielem, jest z powołania fryzjerem i jest z powołania kapłanem, mówimy o zupełnie innym powołaniu. Ta inność polega na tym, z odniesienia do lektury, którą czyniłem w czasie pielgrzymki do, jak ktoś pamięta, bodaj to było wtedy, jak szliśmy do, nad morzem będąc, do Sanktuarium Matki Bożej w Swarzewie. Że w tamtych powołaniach jest brana pod uwagę pewnego rodzaju predyspozycja, zdolność do wykonywania określonych zawodów. Jeżeli mówimy o powołaniu do kapłaństwa, to powołanie jest od Boga, jest od Kościoła. Powołanym się jest. Żeby powołanie mogło być zrealizowane, najistotniejszym faktem jest powołanie od Kościoła. Konkretnie. Przez zatwierdzenie kogoś bycia kapłanem. Samo upodobanie do służby kapłańskiej, to, że się ma jakieś poczucie, chęć poświęcenia nie wystarczy. I nie jest na pierwszym miejscu. Można tej chęci na pewien sposób nie mieć. I istotne jest, że nie może być działanie wbrew woli. Czyli nikogo nie wolno przymusić do kapłaństwa. Ale zasadniczym jest w tych trzech punktach, to powołanie jest od Boga, jest od Kościoła.
nawzajem. Powołanym się jest, wtedy można mówić, że się ma. Mówię o powołaniu kapłana. I teraz jest też kolejne spostrzeżenie. Mówiłem o tym w sądzie, jak byłem tam pytany, czy w tym, co mówiłem do dotyczących Żydów, czy jest nienawiść. I mówiłem, że absolutnie nie. Natomiast, że powodem tych, którzy wnieśli sprawę oskarżenia księdza za kazanie, księdza Michała Wyzińskiego z 31 października 2021 jest nienawiść do Kościoła, nienawiść do kapłaństwa chrystusowego. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że w Starym Testamencie Pan Bóg posługuje się narodem wybranym, żeby przygotować przyjście, wcielenie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Żydzi są wybrani po to, żeby przywrócić w świecie porządek wiary w jednego Boga w świecie politeistycznym. Jest jeden Bóg. I Żydzi są strażnikami wiary w jednego Boga. Ale Boga Jezusa Chrystusa, który w Jezusie Chrystusie się dopiero w pełni objawi jako Trójca Przenajświętsza, Ojciec i Syn i Duch Święty. Żydzi są narodem wybranym w Starym Testamencie, żeby przygotować wszystkich ludzi na przyjęcie pełnej prawdy o Bogu, przyjąć zbawienie. Czyli w narodzie jest przekonanie o wybraństwie. Chodź, chodź, ty, a inny nie usłyszał. Więc nie ma tego chodź. To szarpnięcie, chodź, idź, przyjdź, jest konkretne. I naród ma, że to my. Ale po co? Jeszcze raz, żeby przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa, który objawiając pełnię prawdy o Bogu, jednocześnie tą prawdę wypełni, zbawi przez mękę, cierpienie, krzyż, śmierć. A co jest teraz w kapłaństwie chrystusowym? Wybraństwo. W kapłaństwie chrystusowym jest lustro wybraństwa Żydów, któremu oni się sprzeciwili. Dlatego nienawidzą Kościoła i kapłana chrystusowego. Bo w nim widzą siebie, jak są wśród ludzi niektórzy, którzy nienawidzą małżeństw, małżonków, bo się rozwiedli. Dlaczego? Bo widzą w nich twarz niespełnionych siebie. Dlaczego Żydzi nienawidzą Kościoła? Bo Kościół zawsze się przedstawia hierarchicznie. Dlatego nienawidzą chrystusowego kapłaństwa, uderzają w nie, bo w nich widzą siebie i swój grzech. Bo rzeczywiście w kapłaństwie chrystusowym spełnia się wybraństwo, któremu oni się sprzeniewierzyli. No i trzecie spostrzeżenie. Skoro w powołaniu Izraela jako narodu wybranego, to jest na podstawie tego spostrzeżenia tego pierwszego rozdziału, takie dla nas, aktualizacji dla nas. W powołaniu Izraela, żeby przygotować świat, najpierw naród, a świat na przyjście Jezusa Chrystusa i przyjęcie zbawienia. Jest pewnego rodzaju przygotowanie do kapłaństwa chrystusowego. Izrael jest przygotowany, żeby być kościołem. Sprzeniewierza się tej misji. Z narodu wybranego staje się narodem odrzuconym. Żydzi nie są żadnymi starszymi braćmi. I na pewno nie ci, którzy reinterpretują Stary Testament,
są autorami Talmudu, Kabały, ojcami ateizmu współczesnego w świecie. To wszystko jest zasługa Żydów, zasługa w cudzysłowie, konsekwencje ich niewierności. Zamiany z narodu wybranego w naród odrzucony. Ale jako zamiar Boży jest, oni przygotowali Kościół. Dlatego nienawidzą kapłaństwa, jeszcze raz, bo w nich jest, w kapłaństwie jest lustro ich wybraństwa, któremu się sprzeciwi. No teraz wniosek jaki płynie, że każdemu kapłanowi w pierwszej kolejności grozi los podzielenia losu Żydów. Jasne? Każdemu kapłanowi grozi, i Żydzi o to zabiegali, żeby każdy kapłan podzielił los ich jako narodu. Z wybranego stał się naczyniem niezdatnym, odrzuconym w szczególny sposób. Są wykonawcami Żydzi przez swoją historię planu diabła sprzeciwić się naszemu zbawieniu. Łaska Boża jest silniejsza. I dlatego kapłaństwo Chrystusowe jest. Ale kapłaństwo Chrystusowe tak jak chciał Chrystus. I dlatego tym sposobem deformacji kapłaństwa Chrystusowego jest nowy typ kapłaństwa, kapłaństwa posoborowego. To już nie jest kapłaństwem Chrystusowym. Istotą kapłaństwa jest najświętsza ofiara mszy. Po to zmieniano mszę, żeby ona produkowała nowy typ kapłanów, już nie Chrystusowy. I nowy typ kapłanów nie potrzebuje już składania najświętszej ofiary mszy, tylko potrzebuje posoborową ucztę. I świętym takiego kościoła jest Ratzinger, Wojtyła, będzie Franciszek. To są święci tego nowego tworu. Ksiądz Gus tam jest, jeszcze nie papież, ale w tych czerwieniach już chodzi. To są święci tego kościoła, ale nie tego, o którym, który Chrystus założył, nie tego, o którym ojciec dominikanin Woroniecki pisze, o której, dla intencji czego pisał te książki. Dla uświęcenia kapłanów w takim kapłaństwie wybrańskim i o nowych kapłanach. Więc oby łaska Boża się okazała silniejsza od zaprzaństwa, do którego każdy z nas, tak jak Żydzi w Starym Testamencie, tak dzisiaj kapłani są zdolni, zawsze byli zdolni. Z naczynia wybranego stać się naczyniem odrzuconym i pociągać do odrzucenia wiary. Posoborowy jest takim diabelskim projektem przemiany kapłaństwa, w związku z tym też przemiana mszy. My mamy okazję słuchać, bo w kapłaństwie Chrystusowym. Jego istotą jest wybór ze strony Boga. To ja Cię wzywam. I teraz biada nam by było, jeżeli jeden, drugi, trzeci kapłan jest wezwany przez Boga, a jak Kościół go ustanowił, to zawsze musimy powiedzieć, że jest. Kiedybyśmy na niego nastawali. Rzecz jest, że jak głosi herezję, i staje po stronie herezji heretyków, to nie stoi już po stronie Chrystusa. I można by wtedy powiedzieć, że trzeba nam działać z takim człowiekiem, tak jakbyś ratował topielca. Padł do wody. Widzisz, że w wodzie jest, głowa mu wystaje, szamoce się, rękoma macha, za chwilę będzie gul, 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 pójdzie na dół. Ty umiesz pływać, idziesz, wiesz, że trzeba skakać na to. Podpływasz do niego, on cię tymi łapami próbuje. Za chwilę siebie utopi i ciebie też. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? Masz rękę? Dobierz i walnij w pływ.
dopiero jak wyciągniesz na brzeg i zobaczysz, tam pagony będą. O, panie pułkowniku, pan nie umie pływać? O, proszę księdza. To ksiądz nie wie, że ksiądz jest sługą Bożym, żeby najświętszą ofiarę składać właściwą, doktrynę głosić katolicką. I ludzi po katolicku czynić. Jak wyciągniesz go z tego, a przynajmniej uderzysz w to, co go topi, topi go herezja, to wtedy przywołaj siebie do porządku i pamiętaj, i jak do kapłana. Natomiast jak go widzisz w grzechu, herezji, po cywilu księży, zeświadczonych, tych wszystkich, czy wie, hierarchowie będą, ale prawa ustanawiają wbrew świętej wierze, będą zatwierdzać kobiety do rozdawania komunii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Masz prawo się zachować tak, jakbyś chciał człowieka ratować. On rękoma macha, a tyś go szczelił w pys. Nie możesz sobie wyrzucać, żeś napomniał, heretyka, że zachowałeś się tak, jakby ten człowiek był niegodziwy, bo niegodziwe jest to, co czyni. A ty go chcesz ratować. Dzisiaj jest mu potrzebna odnowa Kościoła, nie idzie przez świeckich, jak ci powie głupi Lisicki, głupi Kratiuk, głupi, 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 głupi. Nie przez świeckich, tylko przez świętych kapłanów, dzięki którym świeccy mogą wzrastać w świętości. Odnowa Kościoła idzie przez świętych kapłanów, tych, którzy się z herezji nawrócą, albo tych, których Pan Bóg da nowych, albo jednych i drugich, bez pół zespół. Wszystkie ręce na pokład, potrzebni są wszyscy. Więc to, co pisał ojciec Woroniecki, tu jest 1919 rok, było o świętych kapłanów i to, co ja dopowiadam, jest apelem o świętych kapłanów. Do nas tutaj, Pan jest i Pan, co nam czyni czas? Modlić się. Swoje przeczytać księdzu. A czcigodnym, wiernym kapłanów katolickich wielkim poważaniem mieć. A jak są ci, którzy jako katolicy się topią w herezji, to tak jak wobec człowieka, który się topił i rękoma machał. Trzeba go szczelić w pysk? To i w pysk. To i w pysk. Jak sobie zasłużył. A wyciągnąć, a potem rewerencję złożyć. Nie wiedziałem, żebyście kapłan katolicki, jak po cywilu chodzicie. Nie wiedziałem, Gądecki, żebyście kapłan katolicki, jak sobie jarmułkę czarną na łeb założył, jak Żydów odwiedza. Myślałem, żeście rabin Gądecki, a wyście kapłan katolicki. Jakoś mało to widać. I po Rysiu też. Jakoś mało to widać, żebyście katolicy kapłani. O świętych kapłanów katolickich, kapłanów od Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim, od doktryny katolickiej, nieposoborowych guseł, herezji. Nie wzorem Jana Pawła, Ratzingera, ale wzorem świętych kapłanów, którzy wiary katolickiej nie zdradzili i Chrystusa nie zdradzili. I nie zdradzili nikogo. Na tej intencji Pater Noster prezentuje sobie cykl mamy tury, a wynik regnum tutio voluntas tua sicud in serra in terra. Padam nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos incurras in tentatione, sed libera nos a malo. Mario Matko Kapłana, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. O żywot wieczny dla Ojca Świętej Pani Jacka Boronickiego i wszystkich też autorów, którzy już pasterzy Wania Kukata czytały księdza Kozela i Kosarki. Wyrekli mechanizm do nich zdolnych. Edlux perpetua luce adeus.